Boksy rowerowe powinny służyć, jak sama nazwa wskazuje, do przechowywania rowerów, ale okazuje się, że niektórzy wykorzystują je do spania. Rybnik nie chce, żeby schowki były darmowym hotelem. Jakie szykuje zmiany? Łukasz Kądziołka. W tym boksie jest pusto, ale już w kolejnym można zobaczyć taką mini sypialnię. Boksy, które stanęły przy rybnickim dworcu kilka lat temu, od jakiegoś czasu niektórzy traktują jak darmowe miejsca noclegowe. Powinny służyć rowerzystom do przechowywania jednośladów, ale więcej niż rowerów było tu dzikich lokatorów. Większość była zajęta przez bezdomnych? I tu była część zajęta, tamte chyba były prawie wszystkie. Mhm. Mieszkańcy już od dłuższego czasu obserwowali, że boksy nie są wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Duże schowki na rowery zamyka się swoimi kłódkami. Bezdomni też się w nie zaopatrzyli, żeby zabezpieczyć swój dobytek i zarezerwować miejsce do spania. To się mówi noclegownia tylko, nie? No tam pospać, nie? I rano gdzieś tam swoje sprawy pozałatwiać, wiadome jakie, nie? Bo to żaden do roboty nie idzie, nie? Żeby pracować, nie? Tylko po prostu się napić czegoś, nie? I tyle. Sprawa była wielokrotnie zgłaszana strażnikom, którzy zaczęli już regularnie kontrolować boksy. Nawet mieliśmy taki przypadek jednego mężczyzny, który nocował w boksie właśnie przy dworcu autobusowym w Rybniku razem ze swoim psem regularnie. Jednak dzikim lokatorom nie przeszkadzały nawet kamery, a po interwencjach ponownie wracali w te same miejsca. Dlatego miasto postanowiło znaleźć inne rozwiązanie. Wystarczy aplikacja, zarezerwować boks, umieścić w nim swój rower i akcesoria ewentualnie, zamknąć w aplikacji, zaznaczyć, czy się zamknęło. Oczywiście tutaj będą odpowiednie procedury, jak na przykład zdjęcie tego, co się w środku mieści. Nie trzeba będzie kłódki, zamki będą otwierały się na tej samej zasadzie jak w popularnych skrzynkach, do których trafiają przesyłki kurierskie. Wszystko ma być gotowe za kilka miesięcy.